Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak włączyć licznik FPS w Xbox Game Bar. Jak widzicie, mam tutaj uruchomioną nakładkę, a ilość klatek się nie wyświetla. Mamy informację, że potrzebujemy rozszerzonego dostępu, aby ta ilość klatek się wyświetlała. Natomiast nawet jeśli klikniemy tutaj, zobaczcie, zażądaj dostępu i potwierdzimy, to nic się tak naprawdę nie dzieje. Nawet jeśli teraz zrestartuję swój komputer, uruchomię go od nowa, to i tak ta ilość klatek nie będzie nam się tutaj wyświetlała. Tak więc słuchajcie, teraz pokażę Wam, co trzeba zrobić, żeby ta ilość klatek się wyświetlała. Wpisujemy CMD i oczywiście uruchamiamy wiersz poleceń z poziomu administratora. I teraz wpisujemy net user. Jak widzicie, Fanta PC to jest moje konto. Teraz musimy wpisać komendę net local grow. I tutaj najważniejsza jest ta pozycja, czyli użytkownicy monitora wydajności. Następnie wpisujemy trzecią, już ostatnią komendę, czyli net local grow spacja i teraz otwieramy cudzysłów i wpisujemy właśnie użytkownicy dzienników wydajności, zamykamy cudzysłów, spacja, teraz dopisujemy nazwę naszego konta, czyli w moim przypadku Fanta PC, spacja, podkreślnik, add. I klikamy Enter. Jak widzicie, polecenie zostało wykonane pomyślnie. Teraz możemy to okno oczywiście zamknąć, zrestartować sobie komputer. Ja to za chwilę zrobię i wracam do Was dosłownie za kilka chwil. No to jestem już po szybkim restarcie komputera, tak więc odpalamy sobie GTA. Jak widzicie, Trevor siedzi już w swoim autku. No i odpalam w tym momencie Xbox Game Bar. Jak widzicie, liczba klatek jest na ekranie wyświetlana. Mam w tym momencie włączoną synchronizację pionową, czyli VSync. Tak więc te klatki się nie zmieniają, ale mogę szybko to wyłączyć, tak żeby było widać, że te klatki się jednak zmieniają. A co najważniejsze, że w ogóle są wyświetlane, ponieważ, no jak wiecie, tego wcześniej nie było, tak? Tak więc widzicie, mamy wyświetloną ilość klatek w Xbox Game Bar. Tak więc słuchajcie, na dzisiaj to wszystko w tym szybkim poradniku. Mam nadzieję, że komuś pomogłem rozwiązać ten problem. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba na kanale. Ja już się z Wami żegnam. Na razie, trzymajcie się, cześć!